cel jest gdzie indziej, bo mamy wrażenie trochę, że dla startupów celem staje się, głównym celem staje się pozyskanie inwestora. Natomiast według mnie to jest cel taki bardzo pośredni, a głównym celem powinno być wyprodukowanie czegoś, za co zapłaci kiedyś rynek, czyli będą klienci, którzy będą widzieć w tym wartość i wydadzą swoje pieniądze. No, czasy się zmieniły. My, zaczynając 30 lat temu, patrzyliśmy troszeczkę na to inaczej. Dla nas najważniejsze było najpierw zarobić, potem zainwestować. Dzisiaj ci młodzi ludzie poszukują inwestorów, bo też prawda jest taka, że pieniędzy na rynku jest bardzo dużo, inwestorów jest bardzo dużo i o te środki jest stosunkowo łatwo. Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że celem powinno być to, o czym mówiłem, tak? Czyli wyprodukowanie czegoś, za co zapłaci rynek. I dzisiaj na tych startupach ciąży ogromna odpowiedzialność, bo jednak te pieniądze nie są niczyje. To są pieniądze, już nieważne, czy one pochodzą z NCBR-u, czy z prywatnego funduszu inwestycyjnego, czy jeszcze z innego miejsca, no, ale to są jednak czyjeś pieniądze, no, które trzeba wydawać z głową i czuć pewną odpowiedzialność i presję za to, jaki będzie skutek ich wydania.